Dzień dobry, ja nazywam się Marek Szymczak i chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować, jak szybko utworzyć projekt anteny w oprogramowaniu ANSYS HFSS i przeprowadzić symulację podstawowych jej parametrów. Pierwszą rzecz, od której zaczniemy, to jest uruchomienie środowiska ANSYS Electronics Desktop. W ramach tego środowiska utworzę nową przestrzeń roboczą i dodam do niej projekt HFSS. Projekt anteny rozpocznę od narysowania ramion tej anteny. Będą to dwa ramiona. Antena zaprojektowana na częstotliwość 1 GHz. Z wyliczeń wynika, że antena półfalowa na tą częstotliwość powinna mieć około 15 cm długości. Rysowanie ramion dipola zacznę od wybrania narzędzia do rysowania cylindra. Na razie rysuję obojętnie przypadkowy cylinder, następnie z drzewka modelu wybieram ten narysowany element i po lewej stronie mam jego parametry. Załóżmy, że średnica ramion tego dipola będzie wynosiła 10 mm, czyli tutaj promień musimy podać 5 mm. Natomiast jeżeli chodzi o długość, długość od razu sobie sparametryzujemy i będzie to całkowita długość. I aby szybko utworzyć taki parametr, możemy zamiast wartości wpisać nazwę zmiennej, którą chcemy utworzyć lub która już jest utworzona. Utworzmy zmienną długość, ponieważ to będzie długość całkowita, od razu podzielę ją przez 2. I naciskając Enter pojawi nam się okienko z dodaniem zmiennej i długość całego dipola będzie wynosiła 15 cm, czyli 150 mm. OK. I po oddaleniu widzimy tutaj już pierwsze ramię dipola. Drugie ramię dipola narysuję z wykorzystaniem narzędzia kopiowania z odbiciem. Wybieram to narzędzie True Mirror z paska narzędziowego. Pierwszą rzecz, którą zaznaczam, to jest środek, względem którego to odbicie będzie następowało. To jest środek układów współrzędnych. Następnie wskazuję oś. Będzie to oś Z. I po kliknięciu mamy narysowane drugie ramię dipola. Kolejna rzecz, którą zrobimy, to jest przypisanie parametrów materiałowych, ponieważ domyślnie rysowane elementy mają przypisany parametr próżni. My chcemy, aby te ramiona były przewodzące, tak więc musimy tutaj zmienić materiał. Ja zaznaczam oba ramiona tutaj w okienku edytora i klikając prawym przyciskiem wybieram Assign Material. Otwiera mi się baza z dostępnymi materiałami. Załóżmy, że będzie to miedź. Szukam miedzi w tej bazie. I wybierając ją z listy, potwierdzam OK. Tutaj w drzewku modelu możemy zobaczyć, że ten parametr miedzi został przypisany do obu ramion dipola. Kolejna rzecz to jest podłączenie pobudzenia do tej anteny. I aby to zrobić, musimy tutaj nieco zrobić miejsca na to pobudzenie, tak więc rozsunąć te ramiona. Ja wybiorę to pierwsze ramię z drzewka modelu, które narysowałem i tutaj mamy początek rysowania tego ramienia i ten początek podniesiemy sobie tutaj powiedzmy o pół milimetra do góry, tak żeby te oba ramiona nam się rozsunęły. I teraz jak zwrócimy uwagę, tutaj mamy pewną przestrzeń pomiędzy tymi ramionami, gdzie możemy podłączyć nasze zasilanie do anteny. Teraz, żeby podłączyć to zasilanie, musimy utworzyć pewien element konstrukcyjny, na którym to zasilanie, ten port pobudzający będzie umieszczony. Do tego ja sobie zmienię tutaj płaszczyznę, na której będę rysował. Tutaj wybieram płaszczyznę YZ i z paska narzędziowego wybieram narzędzie do rysowania prostokątu i tutaj pomiędzy te ramiona ten prostokąt wrysowuję. Tutaj te wszystkie elementy mają kolor zielony. Możemy zmienić kolor ramion tego dipola, zaznaczając je w tutaj edytorze i po lewej stronie zmieniając ten kolor, ponieważ są z miedzi, to niech będzie pomarańczowy.
OK. I teraz do tego elementu, gdzie narysowaliśmy miejsce podłączenia pobudzenia, podłączymy port pobudzający. Możemy to tutaj w edytorze zaznaczyć, ten element, i klikając prawym przyciskiem wybrać pozycję Assign Excitation Port i Lampet Port. Tutaj wskazujemy, który element będzie elementem odniesienia dla tego portu. Ja tutaj wskazuję ten dolny dipole i potwierdzam OK. Podsumowując, mamy narysowaną antenę, mamy narysowane dwa ramiona dipola, pomiędzy tymi ramionami jest podłączone pobudzenie. I teraz, aby przeprowadzić symulację metodą elementów skończonych, musimy tutaj zdefiniować też pewien obszar symulacji, jak i samo ustawienie symulacji. Ja zacznę od ustawienia samej symulacji i rozwijając po lewej stronie drzewko projektu, wybieram pozycję Analysis i klikając na niej prawym przyciskiem wybieram Add Solution Setup Advanced i pojawia mi się okienko z ustawieniami podstawowej analizy. Antena była projektowana na 1 GHz, tak więc ja tutaj częstotliwość zmieniam domyślną z 5 na 1 GHz. Resztę opcji zostawiam domyślne. Po potwierdzeniu pojawia się okienko z propozycją dodania analizy częstotliwościowej. Jest ustawiona ta analiza od 0,5 do 1,5 GHz, 401 punktów. Będzie też wystarczająco, jeżeli chodzi o symulację. Dodaliśmy ustawienie analizy. Po lewej stronie w drzewku możemy rozwinąć to drzewko. Widzimy ustawienia podstawowe i analizę częstotliwościową. I teraz musimy określić obszar symulacji. Możemy to zrobić ręcznie, natomiast możemy też skorzystać z ustawień automatycznych. Dlatego wybieram tutaj menu HFSS i Solution Type. I możemy tutaj zaznaczyć opcję Auto Open Region. Po zaznaczeniu tej opcji zostanie ustawiony obszar symulacji dla anteny oraz przypisany odpowiedni warunek brzegowy. Ten warunek tutaj jest związany z radiacją, dzięki czemu pozwoli nam to wyznaczyć parametry pola dalekiego symulowanej anteny i możemy potwierdzić OK. W pierwszej chwili nie widzimy, żeby coś się stało, natomiast ten obszar tam jest. Możemy go zobaczyć, odznaczając tą opcję. Jeżeli teraz odznaczymy, to zobaczymy, że obszar symulacji został utworzony. A z lewej strony w drzewku projektu zobaczymy też, że został utworzony odpowiedni warunek brzegowy związany z radiacją. Teraz możemy zapisać ten projekt, który utworzyliśmy. I w zasadzie jest to wszystko, co jest potrzebne do przesymulowania tej anteny. Możemy samą symulację uruchomić, klikając prawym przyciskiem na tą pozycję, którą dodaliśmy do analizy i wybierając z menu kontekstowego pozycję Analyze. Po zakończeniu obliczeń możemy przejść do prezentacji wyników. Pierwszą rzecz, którą spróbujemy wyrysować sobie, to będzie charakterystyka strat odbiciowych. Będzie ona nam mówiła o tym, jak dobrze antena jest dopasowana do częstotliwości, na którą ją zaprojektowaliśmy. I teraz wszystkie wyniki będziemy prezentować tutaj w pozycji Results z drzewka projektu. Klikając prawym przyciskiem wybieramy pierwszą pozycję, to jest Create Terminal Solution Data Report i wyrysujemy charakterystykę prostokątną, czyli wybieram Rectangular Plot. I tutaj w zasadzie domyślnie pierwszą rzecz, którą oprogramowanie proponuje nam narysować, to jest charakterystyka parametru S1.1, czyli tych naszych strat odbiciowych. Tak więc ja tutaj tylko potwierdzam OK i widzimy charakterystykę naszej anteny. No, widzimy, że ta częstotliwość ona tutaj jest mniejsza niż ta, którą zakładaliśmy. Tutaj zakładaliśmy częstotliwość 1 GHz, ta częstotliwość wyszła nam tutaj poniżej 900 MHz. Wynika to z rzeczywistej geometrii anteny, jak i tego, że jest symulowana w rzeczywistych warunkach. To w tym momencie nie będzie nam przeszkadzało z tego względu, że na kolejnym spotkaniu wykorzystamy
właśnie możliwość, czy sparametryzowaną właściwość tego naszego projektu do dostrojenia go do tej częstotliwości, którą zakładaliśmy początkowo, czyli 1 GHz. Kolejną rzecz, którą możemy wyświetlić, to jest charakterystyka promieniowania tej anteny, czyli zobaczyć, w jakim kierunku, z jaką skutecznością ta antena będzie działała. I również tutaj poprzez pozycję Results, z tym, że teraz wybierając Create Far Field Report, wyrysuję w układzie biegunowym charakterystykę promieniowania. Tutaj wybieram 3D Polar Plot. On też tutaj pierwsze co proponuje narysowanie charakterystyki wzmocnienia tej anteny, która jest tożsama z charakterystyką promieniowania. Zmieniam tylko tutaj skalę na decybelową. I teraz potwierdzając New Report, pojawi nam się charakterystyka promieniowania. Ona jest, to można powiedzieć, książkowa, ponieważ antena jest umieszczona w idealnym środowisku. Tutaj mamy idealne dopasowanie z każdej strony. Nic, nie mamy tutaj żadnych przeszkód. Tak więc ta charakterystyka, można powiedzieć, że jest książkowa. Tą charakterystykę również możemy nałożyć na widok anteny w okienku modelera. Możemy to zrobić poprzez kliknięcie na pozycji, tam gdzie mamy po lewej stronie w drzewku projektu Results, na pozycji tam, gdzie jest dodana ta charakterystyka. Klikając prawym przyciskiem wybieramy opcję Show in Modeler Window i teraz ta charakterystyka, ona tutaj została nałożona na tą antenę. I to jest wszystko w dzisiejszym, na dzisiejszym spotkaniu. Tak więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia.